Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak w ostatnim odcinku wspominałem, przygotowuję dla Was coś wyjątkowego. Często zastanawialiście się, gdzie będę realizował zdjęcia. Będziemy realizować je u mnie w domu. Moją działkę już znacie, jesteście częścią jej. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do mnie, do mieszkania. Pokażę Wam troszeczkę, jak żyję. Również pokażę Wam rośliny, które mam tutaj u siebie. Od tego momentu zacznę bardziej opowiadać i skupimy się na roślinach doniczkowych, na roślinach wewnętrznych, na ozdobach, w jaki sposób można aranżować wnętrza roślinami. A więc bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Zapraszam Was do mojego mieszkania, pokażę Wam, jak mieszkam, jak żyję, a później pokażę Wam moją roślinę i opowiem Wam niezwykłą przygodę związaną z tą właśnie rośliną. Zapraszam Was. No to zaczynamy. Mieszkanie znajduje się w starej zabytkowej kamienicy w centrum Warszawy. Wchodzimy. Tutaj zawsze mnie witają moje psy. Pozwólcie, że zamknę drzwi, żeby nikt się nie wkradł. Psy są genialne. Słuchajcie, nie wymagają wyprowadzania. Zawsze się cieszą. Jeden czerwony, drugi czarno-biały. Są po prostu rewelacyjne. Możecie głaskać, nie trzeba ich wyprowadzać. Mają same zalety. Nigdy się nie denerwują, kiedy nie wracam na czas do domu. A tak na poważnie, słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj jest mała szafa w momencie, kiedy ktoś przychodzi, żeby taka pomocnicza. Tam walizka, gdybym dostał telefon i mam wyjeżdżać natychmiast, proszę bardzo, walizka przy drzwiach. Można wyjeżdżać natychmiast. No a to, co chciałem Wam pokazać. Większość z Was uprawia hortensje. No i słuchajcie, z hortensjami jest o tyle fajnie, że zawsze je można sobie po prostu zasuszyć. I spójrzcie, proszę, jak one przepięknie wyglądają. One zostały zasuszone dosyć niedawno. I zobaczcie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj na wprost jest łazienka, ale łazienki Wam nie będę pokazywał, bo to jest takie banalne. Dalej jest salon. Słuchajcie, tutaj w salonie był taki przepiękny dywan, jasny, wielki, na pół mieszkania. No i długo nie wytrzymał, ponieważ pierwsze spotkanie towarzyskie, no i niestety musiałem salon oddać mamie po prostu, bo był wypadek i stwierdziłem, że w zasadzie nie ma sensu, żeby tu był wielki, jasny dywan, ponieważ ja uwielbiam chodzić w butach. A więc to jest naprawdę niezbyt wygodne, też jak zapraszam swoich znajomych, nie chciałbym, żeby czuli się skrępowani po prostu. Tak jak pewnie zauważyliście, w mieszkaniu nie posiadam telewizora, natomiast mam dużo książek, między innymi katalogi z roślinami, które w wolnej chwili uwielbiam przeglądać, uczyć się nowych roślin, poznawać charakterystykę i upodobania roślin. Zaraz Wam pokażę kilka ciekawych pozycji, kilka ciekawych wydawnictw. Naprawdę są bogato ilustrowane, wtedy możemy się uczyć rośliny po prostu na pamięć, nie ma innego sposobu. Musimy tak rośliny uczyć się na pamięć wraz z ich budową, nie tylko tą zewnętrzną, ale też system korzeniowy. Zresztą, co ja będę Wam opowiadał, zaraz Wam pokażę. Na początek katalog roślin drzew krzewów bylin polecany przez Związek Szkółkarzy Polskich. Słuchajcie, jest to taki bardzo podstawowy katalog, ale są tutaj wymienione rośliny z nazwy, są bogato ilustrowane i przede wszystkim jest opisane, w jakich warunkach roślina lubi rosnąć, jak ją się powinno sadzić, pielęgnować, czyli to jest taka bym powiedział, podstawa. Jest naprawdę mnóstwo tutaj roślin, mnóstwo bylin, tutaj pokazuję Wam przykładowe. Dla początkujących ogrodników, dla początkujących amatorów w zasadzie to jest takie niezbędne, no bo wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście mamy bardzo dużo informacji w internecie, ale ja nadal bym polecał
taką formę ilustrowaną, ponieważ po prostu tak jak sami tutaj widzicie, wchodząc na jedną stronę, mamy mnóstwo różnych gatunków roślin, a więc mnie tak łatwiej było się dawno, dawno temu, jeszcze jak byłem w szkole, tak mnie po prostu uczono, żeby poznawać rośliny po prostu od początku do końca, czytać o nich, czytać, jeszcze raz czytać, wtedy to naprawdę ułatwia nam życie. A jak wiadoma sprawa, wiedza nam jest niezbędna. O, zobaczcie, proszę, tutaj akurat piękne budleje, motyli ptak, który, motyli kwiat, który uwielbiam. Tutaj są nazwy, pokrój roślin. To jest bardzo ważne przy zakładaniu ogrodów, przy doborze roślin. Przede wszystkim musimy znać ich pokrój, jak one wyglądają, do jakich rozmiarów dorastają. O, proszę bardzo, tutaj jest mniej więcej to wszystko zilustrowane, czyli naprawdę jest to taki katalog niezbędny. Zwykły katalog, nie jest to drogie, jest to bardzo dostępne. Ten katalog jest nieco inny, bym powiedział już inny wymiar, w twardej okładce, a w środku jest po prostu bajka. Przykładowa strona, co my tutaj mamy? Amaryllis. Patrzcie, spójrzcie proszę, jak one są przepięknie. Ten katalog jest robiony, jest roślina, jest pokazany system korzeniowy, kłącze, jest tutaj amaryllis, jak wygląda kwiat, jak wygląda cebula. No coś naprawdę bajecznego. To jest, bym powiedział, już dla koneserów. Spójrzcie proszę, jak przepięknie są ilustrowane te strony. Wygląda to pięknie. Nawet mógłbym mieć takie obrazki w domu, bo naprawdę to przepięknie wygląda. Spójrzcie. To są nieco inne katalogi, ale naprawdę też warte uwagi do poczytania. Tu nie ma, niestety wymienionych już nie ma sposobu uprawiania, ale cała specyfika rośliny jest pokazana. To też jest bardzo ważne. Każda forma nauki roślin jest ważna. O, tutaj mamy przykładowe róże. Spójrzcie proszę, jak wyglądają. Dla niektórych róże to róże. Po prawej i po lewej stronie dwie inne odmiany róż. To jeszcze kawałeczek wam pokażę. Kolejny raz róże, no proszę. Chciałem coś... O, jeszcze róże. Jeszcze róże, no proszę bardzo. Zobaczcie proszę, jakie piękne. No, można oglądać w zimową porą, rozmarzyć się, a na wiosnę przejść do realizacji swoich marzeń. Spójrzcie proszę. Ja już sobie wyobrażam, jak one mogą pachnieć. A tutaj mamy dalie. O właśnie, mamy dalie przepiękne. Kiedyś już rozmawialiśmy na temat dali. Ja uwielbiam dalie. Proszę bardzo. Zobaczcie, ile jest przepięknych roślin. Tutaj hortensja. No bajka. Tutaj mam takiego malutkiego. O, takie coś sobie kupiłem w jakimś jednym z supermarketów. Już przekwita. Ale jeszcze niech sobie tutaj ze mną będzie. Przyznam wam się szczerze, że w domu mam jeszcze mało roślin, ponieważ całą uwagę skupiłem od wiosny na kolekcjonowaniu, na powiększaniu roślin na działce. Od teraz obiecuję, że więcej zakupię roślin do domu, żeby móc się nimi pielęgnować. Między innymi u mnie teraz w mieszkaniu jest monstera, którą zakupiłem jedną gdzieś w supermarkecie. Nie będę wymieniał teraz nazwy. Mniejsza o to. Słuchajcie, ona była taka niewielka, teraz zaczęła mi się rozrastać i pokażę wam taki bardzo łatwy trik, jak można ją troszeczkę poskromić, w zasadzie nie ingerując nią wcale. Ja z przesadzaniem wstrzymam się do wiosny, wtedy kupię piękną donicę i zacznę się nad nią zastanawiać, gdzie ją postawić. Na dzień dzisiejszy, żeby ją troszeczkę poskromić i żeby ładnie wyglądała, to zastosowałem taki trik, bardzo łatwy sposób. Wy też możecie to zrobić u siebie w domu. Pokażę wam. Słuchajcie, mamy monsterę, w tym miejscu ona się bardzo dobrze czuje, tak jak wspominałem, doniczka jest ta jak podczas zakupu, troszeczkę za bardzo już według mnie się rozrosła, nie wygląda to zbyt dobrze, a więc potrzebujemy
co potrzebujemy? Takie zwykłe szkło. To taki wazon jest, ja go używam do lilii. Taki wazon. Bierzemy kwiatka. I mamy gotowe. Bardzo dobrze to wygląda. Słuchajcie, jest poskromiona, nie zajmuje nam tyle miejsca. Roślina nadal się czuje dobrze, bo jej nic, w zasadzie ani jej nie podwiązujemy, nic jej nie robimy. Jeśli wam nie odpowiada doniczka, możemy jeszcze te boki tutaj ładnie obłożyć kamyczkami i mamy gotowe. Zupełnie inna odsłona rośliny. Spójrzcie proszę, nie ingerując, chwila, moment, poskramiamy roślinę, wygląda to bardzo dobrze. Ja ją zostawię w tej formie, tak jak jest, nic więcej nie potrzeba. Niech sobie rośnie do wiosny, a na wiosnę kupię jej przepiękną doniczkę i znajdę miejsce w domu. Już nawet wiem, gdzie ona będzie stała, ponieważ one lubią taki półcień, więc u mnie będzie miała idealnie. Tymczasem na parapecie, słuchajcie, jest naprawdę bardzo niewiele roślin. Nie wiem, czy poznajecie chociaż jedną z nich. W ramach utrudnienia nie będę mówił, co to za rośliny. Spójrzcie proszę, co to mogą być za rośliny, czy poznajecie je? Tak jak obiecywałem, postaram się mieć więcej roślin, to na pewno znacie. A czy znacie to? Te rośliny dostałem od mojej koleżanki. One są jeszcze w takich malutkich doniczkach, ale niech one się tutaj ładnie ukorzenią i będziemy je później zastanawiać się, gdzie dalej. Spójrzcie proszę, co to jest? To jest taka petarda, bym powiedział, kolekcjonerska. Jakbyście będziecie chcieli, mogę wam kiedyś opowiedzieć, jak się je uprawia. Chyba wiecie, jak je się uprawia. Czy poznajecie to? Na pewno. Jak sami pewnie zauważyliście, w moim mieszkaniu nie ma zbyt wiele roślin. Dotychczas skupiłem się na powiększaniu kolekcji w ogrodzie. Wiosna, lato, jesień ciągle dokupowałem. W mieszkaniu no niestety troszeczkę to zaniedbałem, ale obiecuję poprawę. Pokażę wam, jak się powinno prawidłowo pielęgnować rośliny. Póki co na razie jest ich tylko kilka, nad czym troszeczkę ubolewam. Obiecuję, że będzie ich coraz więcej. Dziękuję, że byliście gośćmi tego wyjątkowego odcinka, no bo byliście również u mnie po części w mieszkaniu. Bardzo się cieszę, że oglądacie Ciotkę na działce, że coraz częściej, spotykając mnie na ulicy, mówicie: cześć Rafał, cześć Ciotka z działki, ja Ciebie znam. To jest dla mnie miód na serce. Coraz częściej będziemy się spotykać u mnie w domu. I uwaga, jeszcze u moich gości w domu, czyli oglądajcie Ciotkę na działce. Ja się z wami już dzisiaj żegnam, pozdrawiam was, gorące uściski i do kolejnego odcinka.